Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Proszę pana przewodniczącego Komisji Arbitracyjnej o odczytanie protokołu dotyczącego wyboru przewodniczącego Rady. Protokół wyników głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Domyśle. Komisja Sprawiedliwa w składzie: przewodniczący Bogusław Nawrot, członek Mariusz Tryk, członek Janusz Rajk. Stwierdza, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Domyślu udział wzięło 19 radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia 2010 roku. Głosów oddano 19, w tym 19 ważnych, nieważnych głosów nie było. W wyniku przeprowadzonego głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość ważnych głosów. Radny pan Klimko Jan, głosów 5. Radny pan Kuczyński Tomasz, głosów 2. Radny pan Wlekły Tomasz, głosów 12. Komisja stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Domyślu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady wybrany został radny pan Tomasz Wlekły. Podpisy członku komisji. Bardzo dziękuję panu. Panie przewodniczący. Gratuluję panu radnemu Tomaszowi Wlekłemu funkcji przewodniczącego. Oddaję mu głos. Pani przewodnicząca, goście, szanowni państwo, proszę o unieważnienie wyboru. Uzasadnienie jest takie, że głosowaliśmy tajnie, jeszcze nie uczestniczyłem w żadnym głosowaniu, że się przerywały obrady i głosy wynosi się na zewnątrz. Proszę o unieważnienie protokołu poza naszą kontrolą. Nie ma jeszcze takiego głosowania, nie działa. To jest taką głosowanie. Ani obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminy, ani innej ustawy, ani też statut gminy nie określają tego, gdzie są liczone głosy, które zostały oddane w wyborach na przewodniczącego Rady. Zauważyłem, że komisja sprawiedliwa zrobiła dwukrotnie. Mianowicie raz, aby przygotować statut elektroniczny, drugi raz, aby obliczyć głosy. Zauważyłem również, że nikt z obecnych na sali Rady nie zgłasza w tym zakresie żadnych protestów i wątpliwości. Stwierdzam w związku z tym, iż wniosek pana radnego nie jest w mojej ocenie, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Bardzo dziękuję. W związku z tym, ja chciałabym pana zapytać, czy wniosek, który podał pan, pana informacja wystarcza do podjęcia głosowania, bo teraz musimy przegłosować, prawda? Podjęcie uchwały i przegłosowanie. Wysoka Rado, pan radny jest osobą, która ma prawo składać wnioski. W związku z informacją prawną poddaję wniosek pana radnego Kuczyńskiego do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku podanego przez pana radnego Kuczyńskiego? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Tak, bo pan zgłosił o unieważnienie. Więc ja to przegłosowuję. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? I kto jest za przeciwny przyjęciu wniosku? Bardzo dziękuję, czyli wniosek pana radnego Kuczyńskiego został odrzucony. Wysoka Rada, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku po dokonaniu wyboru odczytam teraz projekt uchwały i przechodzimy do przegłosowania.
Uchwała nr 1 z 2010 roku Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Na podstawie artykułu 19 ustawy pierwszej, wstępu pierwszego ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, stwierdza się, że dokonano wyboru na przewodniczącego Rady Miejskiej w Tomyślu radnego Tomasza Blekłego. Protokół wyników głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, na tym kończę prowadzenie dzisiejszych obrad. Oddaję głos i prowadzenie dalszych obrad panu przewodniczącemu Tomaszowi Blekłemu. Dziękuję i przepraszam za potknięcia. Wynik, jeśli chodzi o powiat nowotomyski, gminę Nowy Tomyśl.
Obecnie jest członkiem zarządu Rady Regionów Platformy Obywatelskiej i zatrudniona na stanowisku w Narodowym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Panaceum w ramach kontraktu NFZ. Proszę pan radny Jakutinko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym w imieniu Komitetu Wyborców Samorządu Powiatu Nowogrodzkiego zgłosić kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gnętomyślu, pana Łukasza Tańskiego. I króciutko uzasadnienie. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neurobiologii w zakresie biologii germańskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych w zakresie zarządzania oświatą. Przez kilka lat był również tłumaczem języka niemieckiego, współpracując z samorządem gminy Nowego Zamościa i gminami niemieckimi, w szczególności właśnie z Wizentalem. Jest nauczycielem dyplomowanym, a od 2007 roku pełni funkcję dyrektora zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica w Nowym Zamościu. Jako dyrektor jest równocześnie przewodniczącym Rady Geologicznej w swojej szkole, w związku z tym posiada już doświadczenie w prowadzeniu dużych rodzajów spotkań posiedzeń. Jest osobą pracowitą, kreatywną, otwartą, potrafiącą negocjować oraz zdolną do kompromisu. Myślę, że takie cechy to jak najbardziej predysponują do tego stanowiska, do tej funkcji. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny poseł Szczegóra. W imieniu klubu PZ i SLD zgłaszam na kandydata wiceprzewodniczącego Rady pana Leszka Drążkowiaka. Pan Leszek Drążkowiak sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu drugą kadencję. W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego. Był członkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zarządzenie Komisji Nowego Tomyśla wyznaczony został na członka Komisji Przetargowej do spraw przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowy Tomyśl. Jako radny Rady Miejskiej, a jednocześnie sołtys wsi Bukowiec, pełniący te obowiązki od 1 kwietnia 2005 roku, dał się poznać z dobrej strony organizacyjnej zarówno w Radzie Miejskiej, jak i w sołectwie. Sądzę, iż dotychczasowe doświadczenie i umiejętności są wystarczającą rekomendacją na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej obecnej kadencji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radnego Kiśliczny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Samorząd Gminy Nowy Tomyśl zgłaszam kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Nowego Tomyśla, pana Tomasza Kuczyńskiego, kandydata na burmistrza Nowego Tomyśla. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jan Kulko. Panie przewodniczący, ja to jeszcze w sprawie takiej formalnej, ponieważ dzisiaj zgadzaliśmy się, panie, czy już zdążyły powstać kluby, dlatego że tutaj były zgłoszenia w imieniu klubów, natomiast wiemy, że kluby, które istniały do tej pory, ulegają rozwiązaniu wraz z końcem kadencji. Więc nie wiem, czy tutaj rzeczywiście już zdążyły powstać. Do pana przewodniczącego dotarła deklaracja pisemna, że powstały kluby. Powinno być zgłoszone w imieniu komitetów wyborczych. Dziękuję bardzo. Formalnie wiem, że zawiązał się klub radnych PSL i SLD z tym, że faktycznie deklaracji pisemnej jeszcze do tej pory nie ma. Prosiłbym o w międzyczasie zapytam osoby, które zostały zgłoszone, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Pierwsza to pani radna Krystyna Wiedoszacka, czy uważa pani zgodę? Pan radny Łukasz Pański, czy uważa pan zgodę? Pan radny Leszek Rożkowiak, czy uważa pan zgodę? Pan radny Tomasz Kuczyński, czy uważa pan zgodę? Tak, wyrażam. W międzyczasie też bym miał do państwa rady zapytanie, bo zwyczajem do tej pory było przeprowadzanie głosowania właśnie w ten sposób, jak to zrobiliśmy dzisiaj, to znaczy komisja rewizyjna ze względu na to, że, przepraszam, skrutacyjna ze względu na to, żeby mieć trochę spokoju przy liczeniu głosów,
chodziła tutaj do pomieszczenia obok. Zawsze osoby, które były wybierane do komisji skrutacyjnej, były osobami, które zostały obdarzone naszym zaufaniem.